begrüßen zu dürfen. Nasze gości. Unsere Gäste. Pana burmistrza. Herrn Bürgermeister. Prezesa gminnego. Ochotnicze Straży Pożarnej. Den Geschäftsführer von der Freiwilligen Feuerwehr. Oraz wszystkich strażaków. Und alle Feuerwehrleute. Spotykamy się dzisiaj bardzo symbolicznie. Wir treffen uns heute hier zu einem symbolischen Zweck. Jest to taki gest strażaków, ochotników z gminy Milicz, strażaków milickich. Es ist eine symbolische Geste der Militär Freiwilligen Feuerwehrleute, który upamiętni 10 lat naszej współpracy między naszymi miastami, Lohr i Milicze. Und es ist anlässlich des Jubiläums der 10-jährigen Zusammenarbeit unserer Feuerwehrleute. Hasło, które widnieje, chyba tłumaczy wszystko, jest to zawołanie strażaków. Die Aufschrift, die Sie hier an der Wand sehen, erklärt alles. Jest w języku polskim i niemieckim, żeby podkreślić naszą dobrą współpracę i przyjaźń. Otworzenie, żeby to nasze graffiti już zaistniało. Ich bitte Herrn Bürgermeister und einen unseren Gäste diese Schleife durchzuschneiden. Brawo. Ich darf alle Feuerwehrleute auch nochmal recht herzlich begrüßen. Ja, również chciałbym przywitać serdecznie wszystkich strażaków. Wir haben ja gestern Abend erfahren, dass es heute eine Überraschung gibt. Dowiedzieliśmy się wczoraj wieczorem, że ma dla nas być jakaś niespodzianka. Und die Überraschung ist voll gelungen. No i ta niespodzianka się udała. To jest pierwsza z tych niespodzianek. Es ist eine der Überraschungen. Są tutaj namalowani, pewnie mają symbolizować akcję jakąś ratowniczą, gaszą pożar, tak? Die Feuerwehrleute, die wir hier an der Wand sehen, sie sollen einen Einsatz symbolisieren. Ale ja myślę, że można też to rozumieć w ten sposób, że lewa, drugi pielęgnuje przyjaźń, tą, która się nawiązała i od 10 lat kwitnie. Aber wir können auch das mit anders interpretieren, und zwar, dass der eine Feuerwehrmann diese Freundschaft begießt und der andere sie pflegt wie eine Blume. Und hoffentlich wird aus dieser kleinen Baum für die, also, und wird bestehen die nächsten Jahrzehnte. Das hoffen wir auch. Das machen wir natürlich.